Hejo, witam Was w najnowszym filmiku i zapraszam na dużą porcję jedzenia. Przez ostatni tydzień nagrywałam wszystkie swoje posiłki. Co prawda miałam tylko jeden posiłek w domu, jeden posiłek dziennie w domu, ale nagrywałam je wszystkie, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda, aby w jakiś sposób Was zainspirować. Nie traktujcie tego w żaden sposób jako przepisy, tylko właśnie jak inspiracje, ponieważ jak ja wracam późno z uczelni około godziny 18-19, to nie jestem w stanie nagrywać Wam jeszcze przepisów i co dokładnie robię, co dokładnie dodaję, jakie są proporcje, ponieważ po pierwsze ja gotuję na oko, po drugie kombinuję patrząc na to, co mam w lodówce, no i wiele innych, więc potraktujcie to jako inspirację. U nas rutyna jedzeniowa wygląda tak, że ja w drodze powrotnej z uczelni robię zakupy z myślą o tym, co chcę ugotować, spotykamy się z Bartoszem w domu i gotujemy wspólnie, on zazwyczaj wtedy myje naczynia, ja gotuję i gotuję z myślą o tym, żebyśmy mogli sobie to wziąć też na drugi dzień właśnie na uczelnię, czy Bartosz do pracy i żeby to smakowało też jak będzie zimne. Takie mam kryteria, ponieważ ja na uczelni nie mam możliwości podgrzania swoich posiłków, warto, że taką możliwość w pracy ma. Szczęściarz. I jeszcze uprzedzając kolejne pytanie, które pojawi się w komentarzach. Czy jesteśmy na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej? Oczywiście, że nie. Ale staramy się ograniczać produkty odzwierzęce i mięso jak najbardziej się da. Nie oznacza to jednak, że nie spożywamy ich wcale. Kupuję śmietanę, kupuję masło, to są produkty, których bardzo ciężko jest mi się pozbyć, ale staramy się nie jeść mięsa w domu, jeśli nie jest to konieczne. Oczywiście, jeśli znajdzie nas ochota, jeśli Bartosz chce, to mu przyrządzę. Tutaj te zasady są, wiecie, takie naciągane, ale staramy się jak możemy. Mieliśmy taki epizod, że byliśmy przez kilka miesięcy, jak mieszkaliśmy w Rzeszowie, byliśmy całkowicie na diecie wegańskiej, czyli odstawiliśmy wszystko, ale jak widać nie wytrzymaliśmy długo, ale teraz staramy się jak możemy. No i prawda jest taka, że winter is coming i drwal też nadchodzi. Czekam na drwala w McDonaldzie. Wiecie, jak bardzo uwielbiam tę kanapkę. I to jest jedyna rzecz, która pozwala mi przetrwać te chłodne, zimowe wieczory. Drwal to jest życie. Więc dajcie mi znać, kto też czeka. Naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez drwala i nie wyobrażam sobie, jak mogłabym sobie go odmówić, więc no tak. Dobrze, ale koniec gadania. Przechodzimy do jedzenia. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba taka forma filmiku. Dzisiaj robię leczo. Musicie wiedzieć, że leczo to jest moja ulubiona potrawa. I potrzebuję oczywiście tutaj Wam wszystkie warzywka, bo robiłam zakupy. Zazwyczaj jak jadę na zakupy, to staram się myśleć o tych potrawach, które będę gotować, żeby wiedzieć już, co kupować i mieć listę zakupów, a nie tylko brać, co popadnie. Mam już papryki, dwie żółtą i czerwoną, cebulę, teraz cukinia i to wszystko będę podsmażać. Jeśli chodzi o przyprawy, no to ja zazwyczaj sól, pieprz, nie szaleję za bardzo, czasem daję paprykę słodką i oczywiście przyciśnięty czosnek przez praskę. Kotlety z kalafiora. Na czosnek. Widzę, że zaraz umyję drugi raz. Tak. Dziękuję. I poproszę mi wyrzucać do kosza ten czosnek, a nie wstawić do zlewu, chyba zamknięty. Ale ściśniesz mi? Ej, rozpuść to kobieta. Dziękuję.
Halo, kocie, to moje miejsce. Halo. No przepraszam bardzo, ale chcę zjeść. Nie podoba ci się to, co? W Biedrze dorwałam takie oto fajne smoothie. To jest chyba nowość. I mam jabłko, marchew, burak. Jest szklane. Szpinak, tak, są w szklanym opakowaniu, więc bardzo fajne. I jabłko, banan, nie, jabłko, mango, dynia. Tutaj wszędzie jest produkt, który mi nie pasuje. Tu jest burak. Tu jest dynia, a tu jest szpinak, bo bez tego byłby super smoothie. Bartosz, właśnie to są najzdrowsze rzeczy w tym. No ale jakby tego nie było, też by było zdrowe. Nie, zaraz kosztujemy. Co dzisiaj jemy? Frytki i to te takie najgorsze, bo mrożone. Nie takie, wiecie, domowe frytki zrobione z świeżych ziemniaków. Nie, i sobie kupiłam gotowe frytki, a co się będzie? I do tego jeszcze onion ringsy, takie krążki cebulowe, bo teraz jest tydzień amerykański w Lidlu i takie krążki cebulowe są dostępne. Zazwyczaj nigdzie ich nie można dostać, więc skorzystałam i nie wiem, czy będą dobre, skosztujemy. Więc taki Izunia ma dzisiaj obiad. Ale żeby nie było tak całkiem niezdrowo, zrobię też dobrą sałatkę. Mam tutaj już ser feta, ogórka, cebulę, awokado, to jest taka moja standardowa sałatka, pomidorki koktajlowe, poprzekrajane na pół przez Bartosza. Skosztujemy. Dobra. Miks sałat. Tą sałatę powinnam dać tylko pierwszą, ale chwili, a zaraz wszystko wymieszam. I dodajemy jeszcze bardzo dużo grzanki. Chcesz fasolę czerwoną, czy nie? Tak. Chcesz? No. Fasola jest dobra. Dajemy fasolę czerwoną zamiast kurczaka. I zrobimy pewnie sos jakiś na bazie oliwy. Może skosztujemy tej oliwy, którą kupiliśmy w Chorwacji, u tej pani. Ona była ręcznie robiona i ona jest pikantna. I co ona ma tutaj w środku? Paprykę, lawendę. Nie wiem, czy to jest lawenda. Lawendę chyba, no. Tutaj widzę liść laurowy. No, rozmaryn może to jest. Padło jednak na miodowo musztardowy. Zobaczcie, jaki fajny pojemniczek na miód kupiliśmy w Home & You. Zdradzę wam moją ostatnią miłość, to jest sos cytrynowy z chili i mam na niego fazę, odkąd pojawił się w maku, wtedy jak były krewetki, to do krewetek właśnie był dodawany sos chili lemon, czy lemon chili i skosztowałam go wtedy i znalazłam go w sklepie, w Intermarché i smakuje dosłownie tak samo i to jest pycha i ja uwielbiam jeść z nim frytki, to jest takie moje guilty pleasure, więc smacznego dla mnie, nie polecam go, bo ma naprawdę shitty, co jest, oczywiście przestawiłam się na angielski, ma oczywiście bardzo słaby skład. Ponieważ dzisiaj mam wolny dzień, to mam czas zrobić śniadanie, zrobię owsiankę i postaram się zrobić więcej porcji, tak abym miała na przykład na 2-3 dni, żeby sobie jeść jako też przekąska na zimno, ale też nie będę wam ściemniać, bo korzystam z takich oto gotowców i często biorę je na uczelnię. Tutaj mamy jakieś muesli, tutaj jest jaglanka, tutaj jest granola i takie coś często biorę po prostu do torebki, zalewam jogurtem, czy to w busie, czy na uczelni w trakcie okienka, czy w trakcie jakiejś krótkiej przerwy i szybciutko jem, jeśli nie mam nic przygotowane. Teraz postaram się coś przygotować, aby właśnie jeść i nie móc korzystać z tych gotowców. Tutaj mam płatki owsiane, a tutaj mam kota. Do tego zrobię sos z mrożonych owoców, ze śliwek albo z truskawek, zaraz to ogarnę. Po prostu daję troszeczkę wody, mrożone owoce, cukier albo miód, czy jakiekolwiek inne słodzidło lubicie. I to polewam sobie, i tym polewam sobie potem owsiankę. I owsiankę będę gotować w mleczku kokosowym i być może dodam troszeczkę mleka owsianego albo po prostu wody. Zaraz zobaczę. I ciekawostka o Izuni, zawsze jak gotuję, to musi mi coś lecieć w tle. Wtedy mam takie poczucie, że wiecie, nie marnuję tego czasu, tylko robię dwie rzeczy naraz. Gotuję i oglądam Netflixa albo YouTube'a, tak samo jak prasuję, chociaż zazwyczaj Bartosz u nas prasuje. Ale wiecie, o co mi chodzi. Lubię, jak mi coś leci w tle, tym bardziej jak jestem sama, to mogę sobie coś odpalić i fajnie, lubię sobie coś słuchać. Teraz akurat oglądam taki serial
serial Jane the Virgin. To jest parodia telenoweli, która sama jest telenowelą i zaczyna mnie to irytować, ale to jest właśnie przykład takiego serialu, który jest dobry, żeby leciał w tle, bo nie muszę się za dużo skupiać, tylko wystarczy mi samo słuchanie. Najlepsza owsianka, jaką jadłam. Pycha. Bartosz był dzisiaj u ortodonty i powiedział, że tak go bolą zęby, że nie może nic jeść, więc robię zupę pieczarkową, jak można się domyśleć. Bartosz lubi tylko te zupy, które mają w sobie ziemniaki, chociaż u mnie w domu zawsze jadło się pieczarkową z makaronem. Ale mniejsze o to. I ja gotuję zupę na warzywa, gotuję bulion warzywnym i dodaję łyżkę masła. Nie gotuję zup na mięsie, bo mi to po prostu nie smakuje. I czasem wspomagam się taką oto kostką rosołową, która ma naprawdę dobry skład w porównaniu z takimi innymi kostkami rosołowymi, które kupicie w supermarketach. Zauważcie, co tam jest w składzie. Nawet na pewno nie chcecie tego jeść. Ta ma całkiem spoko skład i dostaniecie ją na pewno w Intermarché lub w takich sklepach ze zdrową żywnością. Nadal na pewno nie jest to super, ale jest to mniejsze zło. Jesteście w drużynie tych, którzy skrobią pieczarki z tej skórki, czy nie? Ja, jak mam ochotę, jak mi się chce, to skrobię, jak mi się nie chce, to nie. A dzisiaj? Dzisiaj mi się nie chce. To już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podoba Wam się taka seria, czy jest to coś, co powinnam kontynuować, co powinno się pojawiać na moim kanale raz na jakiś czas, czy w jakiś sposób Was to inspiruje. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Do następnego. Pa!